Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam Was, moi drodzy, z pięknego miejsca, z Puszczy Kampinoskiej, ale też i smutnego miejsca, bo w centrum tej puszczy prawie, że w centrum, w sercu tej puszczy jest cmentarz. Tutaj odnaleziono groby 2115, już mówiłem, obywateli polskich, którzy tylko dlatego, że byli kimś ważnym dla społeczeństwa, zostali rozstrzelani w tych właśnie lasach, zakopani w grobach, jak rzucone ziarno w ziemię. I można by powiedzieć, że elita, szczególnie Warszawy, ale nie tylko miast okolicznych, jest tutaj pochowana jako to ziarno nasze pszeniczne, naszego narodu. Warto by było wspomnieć, że jest tutaj pochowany, został rozstrzelany marszałek Sejmu, Maciej Rataj, także Mieczysław Niedziałkowski, wiceprezydent Warszawy Jan Pochowski, burmistrz Legionowa Mikołaj Bożym, burmistrz Piaseczna Mieczysław Markowski, wiceburmistrz Łowicza Adolf Kutowski, prezes Stowarzyszenia Kupców Polski, poseł na Sejm Henryk Brumn, senator Helena Jaroszewicz, olimpijczyk, jak już mówiłem, Janusz Sąciński, ale też i drugi olimpijczyk, Tomasz Stankiewicz, literat, kierownik literacki Polskiego Radia w Warszawie, Witold Hulewicz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego Stefan Kopeć, profesor Uniwersytetu Warszawskiego Kazimierz Zakrzewski, ale też, jak już wspominałem, błogosławiony, wniesiony na ołtarze przez świętego Jana Pawła II ksiądz Zygmunt Sajna, proboszcz z Góry Kalwarii. Moi drodzy, to jest miejsce zadumy, aczkolwiek nie wszyscy w tym miejscu widzą, że mogą się wyciszyć. Jak słyszymy, pewnie są też osoby, które po prostu przyjechały na rekreację. Już mają dość tego zamknięcia i w lesie można chodzić bez maseczki. Ale zachęcam, żeby wchodząc na cmentarz, zachować tę ciszę, zadumę, stanąć pod krzyżem Chrystusa i zapytać się o sens swojego życia. Gdzie to życie zmierza? W znaku krzyża jest błogosławieństwo. Jeszcze raz przyjmijcie to Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.